Pociągi przestały tędy jeździć już kilka lat temu, jednak trasa z Zagórza do granicy z Ukrainą ciągle żyje. Ale na tory wyjeżdżają nie pociągi, ale specjalnie skonstruowane drezyny rowerowe. Skąd pomysł i skąd miał pan pewność, że tutaj w Polsce, na Podkarpaciu znajdzie się tyle osób, miłośników kolei? Pomysł wziął się z obserwacji tego, co się dzieje na zachodzie Europy. Tam, przypomnę, jest ponad 1200 km szlaków drezynowych i są to miejsca bardzo popularne. Kiedy rozmawiałem z niektórymi francuskimi wypożyczalniami i mówiły mi, że miejscowości, w których zawitały drezyny rowerowe, miejscowości, które były wcześniej mało uczęszczane, dziś mają wyniki po 1000 osób obcych dziennie. Trudno było mi w to uwierzyć. Tak również się stało u nas na Podkarpaciu. No właśnie, od uruchomienia kilka tysięcy osób. Tak, w pierwszym sezonie udało nam się przewieźć 26 tysięcy osób. Dziś jeszcze sezonu nie zamknęliśmy, jest to wynik około 50 tysięcy osób. Czyli zainteresowanie olbrzymie? Tak, zainteresowanie jest olbrzymie. Jesteśmy w tym momencie największą wypożyczalnią drezyn rowerowych w całej Europie. 50 drezyn, prawie 50 kilometrów torów i trochę pół... Dwie trasy, tak. Jeździmy z Łucharzec Mineralnych w stronę Zagórza, jak również w stronę Ustrzyk Dolnych. Wiele sukcesów, najlepszy produkt turystyczny Polski, najlepszy produkt turystyczny Podkarpacia, ale bez unijnych dotacji, bez programu rozwoju obszarów wiejskich pewnie nie udałby się ten pomysł. Tak, rzeczywiście aplikowaliśmy w tamtym roku z naszym pomysłem. Nasz projekt został bardzo dobrze przyjęty. Udało nam się uzyskać dofinansowanie około 100 tysięcy złotych. Oczywiście te pieniądze w znacznym stopniu pomogły nam zrealizować nasz pomysł. Domyślam się, że ma pan apetyt na więcej. Jest kolejne rozdanie. Ja jestem fanem turystyki doznaniowej, a doznanie to jest coś takiego, co zostaje w naszym sercu albo w głowie. I moim priorytetem jest to, żeby korzystać z tradycji, które rodziły się w Bieszczadach, miały miejsce w Bieszczadach i na Podkarpaciu. Chcielibyśmy teraz zorganizować miejsce, które by kultywowało ginące zawody. Czyli każdy, kto będzie przebywał w okolicach Bieszczad, będzie mógł przyjść i nauczyć się wypieku chleba, garncarstwa i wielu innych zawodów, które dzisiaj są uważane za ginące, ale które sprawiają dużo frajdy uczestniczącym. Jak pan ocenia w tej chwili, po tych sukcesach można powiedzieć, program rozwoju obszarów wiejskich? Myślę, że wielu przedsiębiorców byłoby ciężko ruszyć ze swoimi programami, gdyby nie zewnętrzne pieniądze. I rzeczywiście widzimy ich efekt, widzimy jak rozwijają się przedsiębiorstwa czy podmioty, które sięgnęły po te pieniądze. Powiat Lecki oparty jest głównie o turystykę, więc domyślam się, że większość pomysłów i projektów, które realizuje lokalna grupa działania, ma właśnie charakter turystyczny. Tutaj wzięliśmy pod uwagę zdanie naszych mieszkańców. Zbieraliśmy ich pomysły, słuchaliśmy ich poglądów na to, co trzeba w tych Bieszczadach jeszcze zrobić, żeby one były bardziej atrakcyjne, żeby one były dawały miejsca pracy, żeby one były takie nasze. I to na bazie tych pomysłów przede wszystkim została stworzona ta kolejna strategia na lata 2014. No właśnie, jakie plany na te najbliższe lata? Przede wszystkim chcielibyśmy, aby na bazie tego, co mamy tu najpiękniejsze, na bazie produktu lokalnego, na bazie tego, w jakiej przestrzeni przyszło nam żyć, udało się stworzyć nowe miejsca pracy, bo Bieszczady jednak zawsze kojarzone są z tym, że tu jest jednak o tą pracę trudno. Więc przede wszystkim główne nastawienie na rozwój, powstawanie nowych miejsc pracy, rozwój firm, powstawanie nowych miejsc pracy. No i oczywiście na spełnianie szalonych czasem, ale za to dobrych pomysłów naszych mieszkańców i premie. Pieniądze, które są przeznaczone na premie, właśnie po to, żeby mogli zrealizować to, co chcieliby i zostali z nami. A czy mieszkańcy chętnie angażują się w zgłaszanie tych pomysłów, tak, projektów i ich realizowanie? Tak, my robiliśmy spotkania w gminach i na takich spotkaniach było po kilkadziesiąt osób. I rzadko się zdarzało, żeby nie było pomysłów. Każdy miał jakiś pomysł, niektóre z nich wpisywały się w naszą strategię, niektóre nie, ale jednak zainteresowanie było duże i mieszkańcy po tamtej strategii w większym stopniu mają świadomość tego, co chcą. No i dotarliśmy do końca tego odcinka. Wyjątkowo atrakcyjna ta podróż. Mam nadzieję, że z niewielką przesiadką, ale dotrzemy do powiatu rzeszowskiego. Ale o atrakcjach tej części Podkarpacia powiemy w kolejnym odcinku.
Przypominamy, że zarówno ten, jak i wszystkie poprzednie odcinki naszego programu możecie Państwo oglądać na stronie internetowej Telewizji Rzeszów. Tam trwa też głosowanie na najbardziej atrakcyjne gminy i powiaty. A na Facebooku działa nasz fanpage. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać tytuł Wprowadzamy zmiany. Dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.